Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Jechałem dziś autostradą do Torunia i postanowiłem podzielić się z Państwem tą podróżą, bo cudem przeżyłem, napisał do nas pan Paweł z Warszawy. Najpierw przede mną prawie wpadły na siebie dwa samochody, bo jeden z nich wyprzedzał mnie z prawej strony pasem awaryjnym. Przecież gdyby te dwa auta wpadły na siebie, to i ze mnie nie byłoby co zbierać. Później wariat w jeepie wepchnął się przede mnie w odstęp, który zostawiłem. Proszę zwrócić uwagę, jak potem siedzi na zderzaku ciemnemu samochodowi. Niestety na obecną chwilę nowy przepis o prawidłowym odstępie pomiędzy samochodami na autostradzie jest martwy, podsumowuje pan Paweł. Ten przepis nie może być martwy. Po to nasz dzisiejszy program. Nie może być tak, że na autostradzie jedziemy bezpośrednio za zderzakiem innego pojazdu. Nie może być tak, że ryzykujemy wyprzedzanie, które polega na wciśnięciu się w lukę przy prędkości 140-120 km na godzinę na ekspresówkach. Nie możemy dopuścić, żeby tak było. Zobaczmy jeszcze raz film od naszego korespondenta. BMW jedzie pasem awaryjnym. Van Forda za późno decyduje się na zjeżdżanie z autostrady. Jeszcze chciał wyprzedzić. Często tak się jeździ. Bez sensu. No i właśnie nasz korespondent czuje się o włos od bezpośredniego zagrożenia. No bo wyobraźmy sobie, żeby te pojazdy się zderzyły. Prawdopodobnie by nie wyhamował, prawdopodobnie by uderzył w te pojazdy. No gdzież mógł się spodziewać takiego zachowania? O włos od wypadku. Kolejny przypadek to zachowanie kierowcy jeepa. Wpychanie się z prawego pasa. Najpierw wyprzedzał, potem przeszkadza mu pojazd, do którego się zbliża i uznaje, że jeszcze wjedzie w lukę. Lukę, która nie jest pozostawiona dla niego, tylko jest związana z bezpiecznym odstępem. Nasz korespondent poprawnie jechał lewym pasem w bezpiecznym odstępie za pojazdem. Obaj wyprzedzali. I nagle co? I nagle nie ma tego odstępu, bo ten kierowca jeepa ten odstęp zabiera, ryzykując ludzkie życie. Okazuje się, że kierowca jeepa za chwilkę stał na pasie awaryjnym z rozbitym kawałkiem samochodu. No wtedy się nie udało. Dobrze, że nie było tam koziołkowania, poważnego wypadku, może katastrofy w ruchu lądowym. Była tylko stłuczka, ale to nie zawsze tak się udaje. Takie są konsekwencje takiej jazdy. Wjeżdżamy na autostradę i skręcamy na obwodnicę Krakowa. No i będziemy obserwować, jak nowe przepisy zostały przyjęte przez kierowców. Czy coś pozytywnego się zmieniło, czy dalej będzie królowała jazda na zderzaku, przepychanie się, ryzykowanie czyjegoś zdrowia lub życia. Za chwilę wszyscy będziemy podróżowali mniej więcej z tą samą prędkością, ograniczoną na obwodnicy Krakowa w dni powszednie do 110 km na godzinę. To też warto będzie zaobserwować, czy jest to stosowane. Kontrolujemy znaki, sprawdzamy sytuację i jedziemy poprawnie i spokojnie. I mamy prawo tak jechać. W bezpiecznym odstępie, który ma być równy minimum połowie osiąganej prędkości, w kilometrach na godzinę, a odległość wyrażona w metrach. Czyli w tym przypadku przy 110 na godzinę, no to jest 55 metrów. Opel na razie w miarę spokojnie, nie obserwuje jakiegoś dojeżdżania do zderzaka, aczkolwiek wydaje mi się, że odległość jest troszkę za mała. Skończył się powód do wyprzedzania. Zobaczymy, co będzie dalej. No niestety prędkość jest przekraczana. Nieznacznie, ale jednak. Czyżby za chwilę okazało się, że jestem najgorszym kierowcą na tej drodze?
Czy wszystkie osobówki mnie wyprzedzą? A teraz list od pana Łukasza. Miałem ostatnio do czynienia z niemiłym i mrożącym krew w żyłach zdarzeniem, gdzie kierujący Citroenem nie zachował bezpiecznej odległości od mojego auta i niewiele brakowało, żeby doszło do wypadku. Wszystko działo się na obwodnicy Trójmiasta. Niestety znaleźli się tacy, którzy obarczają mnie winą za to zdarzenie, mówiąc, że utrudniałem ruch innym kierowcom. Zwracam się o interpretację nagrań, które przesłałem, prosi pan Łukasz. I znów znaleźli się tacy, którzy krytykują postawę naszego widza, a widz prosi o ocenę, więc ocena jego postępowania jest absolutnie pozytywna. Widzimy z przedniej kamery pojazdy w fazie wyprzedzania. W bezpiecznych odstępach wyprzedzają wolniej jadące prawym pasem pojazdy. Nic złego w zachowaniu naszego korespondenta nie ma. To, że jedzie 110, a nie 120, no bo od razu dogoniłby te pojazdy jadące przed nim. Być może tempomat aktywny go właśnie trzyma w tym odstępie. Nie ma żadnego błędu w postępowaniu pana, który przysłał nagranie. I takich rozsądnych kierowców promujemy. Takich potrzebujemy. A nie takich, którzy wjeżdżają w luki pomiędzy pojazdami i mówią, no przecież on mógł nie jechać lewym pasem, mnie się spieszy. Gdzie? Przepraszam. Co to za jazda? Niedopuszczalna. No i teraz zobaczmy. Dogania mnie Audi bardzo, bardzo ostro. Ten odstęp już jest zbyt mały. No troszkę się oddalił. No ale skoro dogania mnie tak szybko, to znaczy, że jechał około 140 na godzinę. Gdyby nie było to ograniczenia, zgoda. No ale ono jest. I w związku z tym mam jechać 110. I mam nadzieję, że kierowca w tym Audi to rozumie. Już widzę, że myszkuje po pasach, sprawdza na prawym pasie, sprawdza na lewym. No wyraźnie mu przeszkadza. Wyraźnie mu przeszkadzam. Czyli mamy pierwszy taki ewidentny przykład niestosowania się do właściwego odstępu i właściwej prędkości. No za chwilkę niewątpliwie zjadę na prawy pas, skończę wyprzedzanie. Mam nadzieję, że kierowca nie będzie próbował wyprzedzić mnie z prawej strony, znaleźć sobie jakąś lukę. To byłoby trudno, no, ruch jest dość duży, jak widać. Już, proszę państwa, słyszę te głosy krytyki, a nie mógłby się na chwilkę usunąć, a nie mógłby zjechać. No i teraz zjechał samochód. Natychmiast mój tempomat dostosowuje się do tej sytuacji, przyspiesza do tej prędkości właściwej. No i pamiętajcie państwo, jakbym próbował zjechać, od razu zaburzę te odstępy. No wyprzedza ciężarówka. Pytanie, czy rzeczywiście ma odpowiednią różnicę prędkości, żeby wyprzedzać. No ale wyprzedza, no cóż, no być może, no już możemy to wytrzymać. No jedziemy w tej chwili 97, co i tak dla tej ciężarówki jest zbyt dużą prędkością. Ciężarówka zjeżdża. Mamy tutaj trzy pasy ruchu. No zobaczymy, jak zaraz Audi się wyswobodzi. Tak grzecznie oczywiście zjeżdżam. Zjeżdżam na prawy skrajny pas, bo nie mam powodu jechać lewym. No i popatrzcie państwo. Od razu 150. O ile nie więcej. Trudno mi to ocenić jednoznacznie, ale na pewno nie jedzie z prędkością, która była tutaj wskazana. Przymierzamy się do wyprzedzania. I tutaj właśnie popatrzcie państwo. No właśnie po to jesteśmy dziś na autostradzie, żeby zaprotestować przeciwko takim zachowaniom. Widzieliście państwo tego Jeepa? No właśnie, tak nie jeździmy. Jeżeli tego typu zachowania będą się na polskich autostradach powtarzały, nie będą miały końca, myślę, że zakaz wyprzedzania z prawej strony jest potrzebą chwili. I biała Mazda na lewym pasie zawisła na moim zderzaku. Ja oczywiście teraz zmieniam pas, nie mam jeszcze pojazdu do wyprzedzania. Kierowca tej Mazdy to właśnie taka polska jazda, bez kierunkowskazu i ucieczka na prawy. Puszczę tych, którzy chcą jeszcze szybciej. Ale gdzie szybciej? 110 na godzinę. Zrozummy to wreszcie, że tak się nie jeździ po drogach szybkiego ruchu, jak chcemy jeździć my. I nagle wszyscy mówią, lewy pas musi być wolny. Jak to wolny? No lewy pas jest dla tych wyprzedzających pojazdów. Jeżeli wyprzedzimy, zjedziemy. Na razie wyprzedzamy. I nie będziemy ciągle myszkować między pasami i zjeżdżać, dlatego że ktoś na nas to wymusza. To jest wymóg bezpieczeństwa, to jest wymóg chwili, żebyśmy zmienili nasz sposób jazdy drogami szybkiego ruchu.
Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.